W tym roku, na początku grudnia, po raz kolejny studenci stanęli do urn. Były to wybory zwyczajne, połączone z wyborami uzupełniającymi. Polega to na tym, że co roku jest wybierany na dwuletnią kadencję połowa składu samorządu. Każdy kandydat chciał wygrać i każdy miał swój sposób na prowadzenie kampanii. Chciałem być człowiekiem rozpoznawalnym nie jako ten krzykliwy, taki prowadzący agresywną kampanię marketingową. Wiedzieliśmy, że jak będzie solidne uderzenie, to przynajmniej wszyscy zobaczą, że ktoś coś robi, ktoś jest. Wyniki i podział mandatów przedstawia się następująco. Na Wydziale NE Ukleja Anna, Sobieśniewska Joanna, Witold Abramowicz. Na Wydziale ZIF Bindas Patrycja, Bohonos Mateusz, Morgiel Izyda. Na Wydziale IE Dobrzeniecka Patrycja, Ładoń Benedykt. Frekwencja wyniosła 15% i była o 3 punkty procentowe mniejsza w porównaniu do roku ubiegłego. Osoby, które wygrały, dołączą do obecnego składu samorządu, który od roku sprawuje władzę i w około 60% składa się z członków ekipy, grupy osób, która startowała pod jedną nazwą i z jednym programem wyborczym. Z ich ust padło wiele obietnic i planów. Zobaczmy, które z nich udało, a które nie udało się zrealizować. Warto też wspomnieć, że przysługiwał im całkiem okazały budżet. W ciągu roku udało nam się zwiększyć budżet samorządu studentów z około 60 tysięcy do około 150 tysięcy złotych. Punkt pierwszy. Wiata na przystanku w stronę centrum przy ulicy Ślężnej. No jak widać, na razie powstała wiata, ale niestety na drugim przystanku, w stronę Weigla. No chyba błąd tutaj ze strony ZDIK-u czy MPK. Punkt drugi. Automaty biletowe przy przystankach Uniwersytetu Ekonomicznego. Już w przyszłym roku albo za dwa lata we Wrocławiu będzie obowiązywać karta miejska, która wykluczy tak na dobrą sprawę takie urządzenia jak automaty do biletów. Punkt trzeci. Stworzenie newslettera Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. Raczkuję to jeszcze. Będzie to się rozwijało graficznie i tak dalej, i tak dalej. Punkt czwarty. Pozyskanie partnerów finansowych. No niestety jeszcze tego nie uczyniliśmy. Punkt piąty. Utworzenie chówca pracy. Niewiele zrobiliśmy, można nawet powiedzieć, że nic nie zrobiliśmy. Punkt szósty. Zakupienie i wdrożenie elektronicznego systemu wspomagania dziekanatów. Został już zakupiony przez naszą uczelnię. No niestety wdrożenie tego typu rozwiązania jest procesem dość długim i skomplikowanym. Punkt siódmy. Elektroniczna legitymacja i Wi-Fi na uczelni. Są pierwsze legitymacje do odbioru. Internet bezprzewodowy jest dostępny na naszej uczelni. Punkt ósmy. Instalacja nowych bankomatów poza istniejącymi dwoma. Został wprowadzony nowy bankomat BZWBK. Według niektórych program wyborczy to nie wszystko. Jedne osoby miały lepsze plakaty, drugie osoby miały gorsze plakaty, niektóre nawet w ogóle nie wywieszały plakatów, a dostały się osobie najbardziej popularnej. Aktywni i ekipa mieli podobne pomysły na kampanię wyborczą. Koalicja kilku osób pod jedną nazwą zarówno rok temu, jak i teraz przyniosła sukces. Co skłania ludzi walczących o władzę do formowania grup? Każda z tych indywidualności wnosi swoją wiedzę, swoje poglądy, swoje umiejętności. I tworzą siłę. A jeśli jest siła, to w konfrontacji z inną siłą ma szansę odnosić sukces. Wiara, nadzieja i zaufanie. To właśnie tym powinni kierować się studenci, wybierając kandydatów, którzy mają przynieść lepsze jutro dla Uniwersytetu Ekonomicznego. Miejmy nadzieję, że tak też się stało i wzmocniony przez nowe i pełne zapału osoby samorząd nie da nam długo czekać na efekty ich pracy. Dla Campus TV, Paweł Bergandy.